Witaj, cześć. O, widzę, że już są pierwsze osoby. Dzięki. Dajcie znać, czy mnie dobrze widać, czy mnie dobrze słychać. Słuchajcie, super, dzięki. Mam do Was dwa pytania. Po pierwsze, kto z Was chciałby mieć więcej pieniędzy i kto z Was chciałby mieć więcej czasu? Ale tak konkretnie, konkretnie więcej pieniędzy i tak konkretnie więcej czasu. Podzielcie się w komentarzu. Super. Dajcie mi takie głośne ja, żebym widział Was i żebym poczuł Waszą energię i żebym wiedział, że jesteście tutaj ze mną. Super. Dzięki za Wasze odpowiedzi. Czuję Waszą energię. I w takim razie powiedzcie mi jeszcze, jeżeli chcecie mieć więcej, więcej pieniędzy, chcecie mieć więcej e, czasu, to kto z Was jeszcze chciałby mieć? Satysfakcję z wykonywanej pracy. Super, dzięki za Wasze odpowiedzi. Widzę, że chcecie mieć więcej pieniędzy, chcecie mieć więcej czasu i jeszcze do tego chcecie mieć satysfakcję z wykonywanej pracy. Coś pięknego. Ja też tak chcę. Dzięki za Wasze odpowiedzi, ale wiecie co? Tak zacząłem się ostatnio przyglądać ludziom wokół mnie. I tak patrzę i zauważyłem, że Większość ludzi z mojego otoczenia, których ja znam, których, których tu obserwuję, bo wiecie, bo tak obserwując tych ludzi, tych wszystkich wokół siebie i w środowisku, w którym tutaj jestem, to tak zauważyłem, właśnie, że oni coraz więcej pracują. Oni coraz mniej pieniędzy mają, tak naprawdę. Czasu to już w ogóle prawie nie mają, bo ciągle są zagonieni ciągle są zabiegani i tak naprawdę widzę, że są sfrustrowani coraz bardziej, no bo nie mają czasu, tych pieniędzy też nie mają więcej, mimo że pracują y, coraz więcej. I co za tym idzie, narzekają ciągle, bo, no bo wiadomo, frustrują się tym, że mimo że więcej pracują, czasu mają mniej i no, tych pieniędzy też nie ma jakoś więcej. Ale wiecie co, tak też obserwuję z drugiej strony, że technologia, która jest coraz jakby bardziej zaawansowana, daje nam jakby możliwości, żeby tego czasu nam zaoszczędzić. Tak? Bo przecież mamy i szybkowary, mamy termomiksy, które bardzo pięknie i szybko za nas robią potrawy, mamy odkurzacze i roboty, które za nas odkurzają, kosiarki, które za nas koszą. W sklepach, w supermarketach są już kasy automatyczne, które tak naprawdę idziemy i, i sami to wypakowujemy, i, i możemy szybciej wyjść z tych butików, tak? Widzicie to? Zauważyliście, że, że tak właśnie jest? Kto z Was zauważył, że tak, że tak właśnie, mm, tak to właśnie wygląda? Napiszcie, podzielcie się w komentarzu. Super. Dzięki za Wasze wszystkie komentarze. Widzę, że mamy podobne środowiska. I teraz, jak już tak porozmawialiśmy, sobie o tym, sobie o tym czasie, o tym brakującym czasie, o tej grupie ludzi, którzy dużo pracują, mają mało czasu, którzy, którzy nie do końca są zadowoleni ze swojego życia. Ale wiecie co? Zaobserwowałem również, że są wokół mnie takie osoby, są w moim środowisku takie osoby, które mimo tej trudnej sytuacji, która jest wokół nas, mimo tego czasu, który, który jest teraz, są ciągle zadowolone, są szczęśliwe, mają wspaniałe życie. Są pozytywne, są uśmiechnięte i cały czas się rozwijają i idą do przodu. Znacie też takie osoby? Macie takie osoby wokół siebie? Dajcie znać w komentarzu. Napiszcie głośne ja w komentarzu, bo to są pozytywne osoby i chciałbym zobaczyć, czy w waszych środowiskach są również takie pozytywne osoby. A wierzę, że tak. Super, dzięki, że się dzielicie. Fajnie, że są też takie osoby wśród nas i wspaniale. Super, dzięki, dzięki za Wasze komentarze. Wspaniale. Zauważyliście, że, te, że takie osoby są mega szczęśliwe i dążą do, do rozwoju, do samorozwoju cały czas. Podnoszenia swoich kwalifikacji. Mają ogromną satysfakcję z tego, co robią. Dążą do realizowania swoich celów. Dążą do tego, żeby mieć i czas i pieniądze na wydatki, które oczywiście mają na swoje potrzeby, na swoje przyjemności, na cele i marzenia. Znacie takie osoby? Kto z was zna? Podzielcie się w komentarzu, napiszcie głośne znam. Dzięki za wasze odpowiedzi. To wiecie co, tak? Ja tak sobie myślę, co różni tą pierwszą grupę od tej drugiej, to są pewne umiejętności, pewne kompetencje, które ta druga grupa ma, a której tej, ta pierwsza grupa może nawet nie wie, że powinna albo że dobrze byłoby, gdyby się nauczyli tych kompetencji. I wiecie co? Ja z tych wszystkich kompetencji wybrałem taką jedną kluczową, która według mnie, dzisiaj. W XXI wieku jest kompetencją najbardziej skuteczną. Skuteczną i najważniejszą. Jak myślicie, co to jest? Co to jest ta jedna jedyna kompetencja? Napiszcie w komentarzu. Podzielcie się. Super, fajnie, dzięki za Wasze odpowiedzi. Widzę tutaj mnóstwo fajnych odpowiedzi. Ja Wam powiem, że ja wybrałem jedną taką kompetencję, a jest nią sprzedaż. Tak, sprzedaż. Ale sprzedaż taka bardzo szeroka, bo sprzedawać można różne rzeczy. Można sprzedawać samochody, laptopy, telefony, telewizory, ale można też sprzedawać Swoją wiedzę, można sprzedawać swoją wizję wizję tego, jak moglibyśmy żyć. Bo powiem Wam, że jeżeli nauczycie się sprzedawać, to znajdziecie się w każdej rzeczywistości, w każdym świecie, i będziecie mogli sprzedawać wszystko. O czym zamarzycie? Bo to co zauważyłem, to żaden świat i żadna rzeczywistość nie istnieje bez sprzedaży. Powiedzcie mi, czy ja tutaj mam e, mamy, ojców, rodziców, którzy mają dzieci w domu, teraz jest e, zdalne nauczanie. i Są takie osoby wśród, wśród nas? Napiszcie, napiszcie w komentarzu. Może są wśród nas mamy na macierzyńskim, które, które, które chcą zostać w domu, jak macierzyńskie się skończy? A może są tutaj rodzice, którzy nie chcą oddawać swoich pociech do żłobków, do przedszkoli? A może chcą wysłać dzieci do prywatnych szkół? Napiszcie w komentarzu. Podzielcie się. Napiszcie, czy są, są tutaj takie osoby. Super, dzięki za Wasze odpowiedzi, bo zobaczcie. Ja też musiałem się tego nauczyć, bo tak zauważyłem, że jeżeli nauczysz się sprzedawać, jeżeli ja nauczę się sprzedawać, zacznę budować swoją markę, to będziecie mogli budować ten biznes, sprzedawać z domu i nie będziecie musieli wysyłać dzieci do żłobków, do przedszkoli i wracać z macierzyńskiego na przykład do pracy. Jeżeli oczywiście będzie do czego wracać, bo sytuacja na świecie jest bardzo dynamiczna i, i różnie to wygląda w tej chwili, to napiszcie w komentarzu, dla kogo byłoby to ważne? Dla kogo taka właśnie wizja tego byłaby takim spokojem, takim, takim bezpieczeństwem, że mogę, mogę właśnie z domu pracować, mogę to robić w domu? Napiszcie w komentarzu, podzielcie się. To napiszcie tak w komentarzu, ale takie mocne, takie emocjonalne, żebym poczuł ten spokój wasz. Napiszcie w komentarzu spokój. Super, dzięki. Fajnie, że się ze mną dzielicie tym, bo, bo widzę, czuję ten spokój, bo dla mnie też jest, też ten spokój właśnie jest, jest bardzo ważny. Dziękuję Wam. To powiem Wam, że jeżeli nauczycie się sprzedawać, to obojętnie, w którym kierunku nie pójdziesz, Obojętnie gdzie nie będziesz, to zawsze znajdziesz swoje miejsce. Zawsze będziesz potrafił znaleźć coś, co rozwiąże problem drugiej osoby. Rozumiecie, o czym mówię? Czujecie to? Ale jednocześnie chcę Wam powiedzieć, że jeżeli nie nauczycie się sprzedawać, moje drogie mamy, moi drodzy rodzice, Wszyscy ci, co są na życiowym zakręcie, to być może przyjdzie taki moment, że nie będziecie mieli do czego wracać. Bo właśnie wasz zakład pracy albo biznes, albo przez różne sytuacje i decyzje, po prostu wasze, wasze prace mogą przestać istnieć. I jeżeli nie będziecie mieli tych kompetencji w swoich rękach, to nie będziecie potrafili przetrwać. I jeśli są tu też liderzy, a jesteście w miejscu, które wam nic nie daje, w firmie, która was nie wspiera, to może być taka, sy to może być taka sytuacja, że budowanie zespołu nie będzie takie łatwe i proste, jakby się wydawało. I może stać się taka sytuacja, że ludzie zaczną odchodzić z waszych, waszych zespołów. Bo pamiętajcie, mówi się, że ludzie przychodzą do człowieka, ale odchodzą od firmy. Więc jeśli nie masz wizji, wsparcia i systemu, narzędzi i kompetencji, który będzie wspierał Twoją rzeczywistość dzisiaj, to być może, moja droga mamo, drogi tato, mój drogi liderze, może przyjść taka sytuacja, że będziesz musiał głęboko się zastanowić, co robić dalej. Czy to, co mówię teraz, gada do Was? Czy czujecie to, to co mówię do Was? Jeśli tak, napiszcie w komentarzu moje super dzięki za waszą szczerość dzięki, że się dzielicie tym, tymi swoimi spostrzeżeniami to jeśli jesteś w takim momencie a widzę, że tutaj jest dużo osób które są w podobnym momencie, w którym ja byłem to mam dla was rozwiązanie super w takim razie te osoby, które chcą nowej rzeczywistości, może nie nowej rzeczywistości, ale które poczuły, że to, co tutaj mówię, do Was gada, czujecie to i jest to z Wami spójne, napisz kontakt w komentarzu. A ja się do Ciebie odezwę. Odezwę się do Ciebie i. Porozmawiamy o tym, co mam dla ciebie, a ty zobaczysz, czy jest nam po drodze i czy będziemy mogli razem współpracować. Super. Dziękuję Wam i miło mi było gościć u Was dzisiaj w tym wspaniałym dniu. I aby każdy dzień był wyjątkowy. Do następnego. Do widzenia. Cześć. Cześć, pa.